zapraszamy na streama. Planszowe bestie. No, najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Teos i Łuczu. Dzisiaj będziemy grali dla was w grę, którą wybrali nasi patroni, czyli grę Rusagę. Zasady do gry omówi Teosik. W kolejnym materiale będziemy sobie rozgrywali pełną takie. W końcu sobie troszkę o tej grze porozmawiamy. Rusagę, gra karciana, gra pojedynkowa, w której będziemy w świecie takim fantastycznym ścierać się, żeby po prostu pokonać przeciwnika. To, co widzicie tutaj, to jest wersja gry, którą można otrzymać odpłatnie od autora, który wydaje to własnym sumptem. Natomiast mamy też tutaj szereg znaczników z gry Sentinels of the Multiverse, bo akurat mieliśmy ją pod ręką, właśnie zegarki i różnego rodzaju znaczniki, które też nam się po prostu przydadzą w trakcie gry. Jeżeli chodzi o grę Rusagę, to mamy tutaj grę karcianą, w której przed grą musimy zbudować sobie swoją talię 25 kart. Tutaj akurat te karty już otrzymujemy w formie zalaminowanej. Są to karty, które są jednostkami i te jednostki w zależności od tego, jakim są kolorem, do takiej frakcji przynależą, czyli mamy tutaj frakcję elfów, mamy frakcję ludzi, mamy też frakcję nieumarłych, którymi zagra dzisiaj Adaś. Jeżeli chodzi o tworzenie talii, możemy w ramach jednej talii pomieszać nawet do dwóch kart frakcyjnych i uzupełnić te talie dowolną, znaczy określoną ilością kart tak zwanych neutralnych. Są to albo magiczne karty, albo są to karty zaklęć. Jeżeli chodzi o anatomię kart, w prawym górnym rogu karty mają wartości od 1 do 3 i one określają, jedynki to są karty słabe, dwójki to są karty średniego poziomu, natomiast trójki to są karty dobre. Instrukcja do gry także określa pewne zasady, w jaki sposób ten deck stworzyć, żeby zachować odpowiedni balans między ilością kart poszczególnego poziomu. Jeżeli chodzi o karty jednostek, mają one oczywiście swoje specjalne zdolności i wartość z mieczykiem to jest wartość ataku oraz wartość obrony czy tam zdrowia przy takiej tarczy. Jeżeli mamy już przygotowane talie, to po prostu tasujemy je sobie i na starcie gry każdy z graczy dobiera 5 kart do swojej ręki. Jeszcze zanim rozpoczniemy pierwszą turę, mamy możliwość tak zwanego maligana, czyli możemy 3 karty z ręki odrzucić. Odrzucamy je wtedy do 3 kart. Możemy je odrzucić, odłożyć na spód swojej talii i dobrać odpowiednią liczbę, tak żeby zacząć z 5 kartami w ręce. Gracza rozpoczynającego wybieramy losowo. Drugi gracz nie otrzymuje żadnej rekompensaty za to, że będzie drugim graczem i przystępujemy do gry. Jeżeli chodzi o grę, będziemy na przemian rozgrywać swoje rundy w tak długo, aż któryś z graczy nie straci swoich 10 punktów życia, które właśnie tutaj oznaczamy sobie takimi dodatkowymi zegarkami. Jest też taka możliwość, że jeżeli przewiniemy wszystkie karty, nie będziemy już mieli możliwości ruchu, to w tym momencie także gra się skończy i wygra gracz, który będzie miał tych punktów życia po prostu więcej od przeciwnika. Natomiast gdyby był remis i żaden z graczy nie ma możliwości ruchu, to wtedy gra także skończy się remisem. W jaki sposób gramy? Na przemian rozgrywamy swoje tury, a w turze jesteśmy zobligowani do wykonania jednej akcji. Akcją może być zagranie karty. Jeżeli mówimy tutaj o jednostkach, możemy zagrać je przed sobą w orientacji pionowej, wtedy są to jednostki w polu ataku. Możemy też zagrać te karty w orientacji poziomej i wtedy są to karty na polu obrony. Karty, które zagrywamy, mają tak zwany summoning sickness, czyli nie mogą atakować po wejściu do gry, tak? Muszą odczekać jedną turę. Wystawienie takiej karty to jest sposób na wykonanie ruchu, czyli tak naprawdę na tym nasza tura się kończy. Jeżeli mamy mniej niż 5 kart w ręce, zawsze na koniec swojej tury będę mógł dobrać jedną kartę, tak żeby nie przekroczyć limitu tych 5 kart, tak? Ale jest to też oczywiście opcjonalne. Jeżeli chodzi o limity na naszych polach, to zarówno w polu obrony mogę mieć maksymalnie 5 jednostek, jak i w polu ataku także mogę mieć maksymalnie 5 jednostek.
Jeżeli chodzi o inne typy kart, które mogą się pojawić w grze, to są to karty zaklęć, które zagrywam do poszczególnej jednostki. Może być to jednostka moja, może być to też jednostka przeciwnika, oraz magiczne karty. Magiczne karty są kartami o tyle specyficznymi, że mogę też je zagrać w ciemno. W tym momencie ta karta zostaje po prostu tutaj odłożona gdzieś tam obok. Ja w tym momencie mogę sobie oczywiście dobrać kartę, no bo będę miał wtedy mniej kart, zwykle nie wypełniam wtedy limitu ręki, więc mogę się dobierać. Natomiast sposobem też na rozegranie swojej tury jest odkrycie i wprowadzenie do gry efektu właśnie magicznej karty, którą już zagraliśmy wcześniej, tak? Także to jest po prostu taka opcja na to, żeby trochę przeczekać turę, ale też zrzucić z ręki karty, które po prostu będą nam na tej ręce troszeczkę zaśmiecały, tak? I móc dobierać inne, nowe karty. Innym sposobem na rozegranie tury jest atakowanie jednostek. Oczywiście jednostki mają swoje zdolności i te zdolności są rozpatrywane zwykle od razu w momencie, kiedy taka karta jest zagrywana na pole, czy to ataku, czy to obrony. Musimy sobie przeczytać, co tutaj się dzieje i wprowadzić to w życie. Tych zdolności jest kilka, są różne, więc nie będziemy teraz o wszystkich mówili, po prostu zobaczycie sobie w trakcie gameplaya. Niektóre z tych zdolności, co wynika tak naprawdę z treści karty, będą mogły być zdolnościami pasywnymi, czyli będą miały jakieś stałe efekty. Natomiast jeżeli nie jest to określone, przyjmuje się, że są to zdolności jednorazowe. Jeżeli zdolność ma jakiś warunek i nie jesteśmy w stanie spełnić tego warunku w momencie zagrywania tej karty, to ten warunek nam po prostu przepada, ta zdolność także nam przepada. Zacząłem już mówić o ataku, więc w jaki sposób atakujemy? Kiedy mam jakieś jednostki wystawione na polu ataku i na polu obrony, to w przypadku ataku jednostek po prostu wybieram. I tutaj będzie pewnie też mała gwiazdka do ciągle jeszcze ulepszanych zasad. Co do zasady, powinienem wybrać sobie jedną kartę z atakujących i po prostu wybrać dowolny cel, który ma przeciwnik. Tak? Może być to karta w polu ataku, jeżeli w polu obrony nie ma żadnych innych jednostek. Jeżeli w polu obrony jest jednostka, muszę wybrać w pierwszej kolejności jednostkę z pola obrony. Sprawdzam wartość ataku. Sprawdzam wartość obrony. Jeżeli jest równa albo wyższa, po prostu karta obrońcy spada. Nie ma tutaj kumulowania obrażeń, nie ma też tutaj oddawania. Czyli w przypadku, gdybym... ja sobie może wybiorę taką jednostkę. W przypadku, gdy atakuję jednostką, która jest 10 na 10 w jednostkę, która jest 10 na 5, to moje 10 ataku porównujemy z 5 obrony u jednostki przeciwnika, tak? Więc ona mi w żaden sposób nie oddaje, tak? Ja nie sprawdzam teraz mojej wartości obrony, tak? Po prostu jest tylko i wyłącznie jeden atak. Powiedziałem, że będzie tutaj gwiazdka do ciągle ulepszanych zasad, ponieważ zgodnie z nowymi zasadami jednostki w polu obrony także mogą atakować, natomiast zgodnie z najnowszą wersją do zasad także może być taka akcja ataku, która jest wykonywana przez wszystkie jednostki, które mamy w polu. Nie udało mi się doprecyzować, czy są to wszystkie jednostki w polu ataku i w polu obrony, czy tylko i wyłącznie w polu ataku. Zagramy sobie dzisiaj w taki sposób, że będą atakowały wszystkie jednostki w polu ataku. W taki sposób będziemy się atakować. Bardzo ważne jest to, że ataki wykonywane przez różne jednostki nie mogą się sumować, tak? Czyli nie mogę zaatakować na przykład dwiema jednostkami w taką trzynastkę, dwoma, które mają po 10 ataku, żeby łącznie mieć 20, jest to niedozwolone. Jedna jednostka może atakować wyłącznie jeden cel i do niego się porównuje. Kiedy przeciwnik nie ma już jednostek na polu obrony, mogę atakować albo jednostki, które znajdują się w jego polu ataku, albo zadawać mu obrażenia bezpośrednio. Niezależnie od tego, jaka jest wartość ataku jednostki, zadaję po jednym ataku po prostu jeden punkt obrażeń przeciwnikowi. Tak? Czyli jeżeli zaatakuję trzema jednostkami w przeciwnika, nieważne ile one mają tutaj swojej wartości ataku, po prostu zabieram 3 punkty życia swojemu przeciwnikowi. No i w taki sposób będziemy po prostu grali tak długo,
aż któryś z graczy zabierze 10 punktów życia przeciwnikowi, albo, jak już wspominaliśmy wcześniej, dojdzie do takiej sytuacji, że nie będziemy mogli wykonywać ruchów. Wtedy po prostu gramy tak długo, aż będzie możliwe wyjście z tego impasu. Natomiast jeżeli nie, to będziemy sprawdzać, który z graczy ma więcej punktów życia i on okaże się zwycięzcą. W przypadku, kiedy będą takie same wartości punktów życia, dojdzie do remisu. Tyle jeżeli chodzi o zasady gry Prusagę. Odsyłamy tutaj do strony internetowej Prusagę po aktualne aktualizacje, jeśli chodzi o kwestie zasad. One cały czas są dynamicznie tutaj zmieniane, poprawiane, więc tutaj po prostu cały czas się dużo, dużo dzieje. Za ten nasz materiał jeszcze raz serdecznie dziękujemy naszym patronom, którzy wybrali nam Prusagę na dzisiejszą transmisję, a są to wspieracz anonimowy, Rizor, Razem Mamy Wszystko, Misiu, Dorosły Osobnik, Zakazany, Nick, Kawa, Gary, Śpiechu, Abba, Parasite, Euro, Suchal, Los Torpedos oraz Przemek. Bardzo serdecznie dziękujemy także sklepowi 3 Trolle, sklepowi z grami, akcesoriami planszówkowymi, który wspiera nas, sponsorując główną nagrodę w konkursie dla naszych patronów. A że trwa teraz Black Week i są różnego rodzaju promocje, to tym bardziej zachęcamy, żeby z ofertą sklepu 3 Trolle się zapoznać. Tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy Wam za ten materiał. Zapraszamy do kolejnych filmów na YouTubie, czyli do pełnej rozgrywki oraz naszej recenzji tego tytułu, a widzów, którzy oglądają nas na żywo, zapraszamy na dosłownie chwilkę przerwy, po której trafiamy tutaj do Was z rozgrywką w Prusagę. Zapraszamy na przerwę. Planszowe bestie.